Czary, chodź, jest wszystko, wstawaj, cholera, uchroję się znowu, kurde, wstawaj, jest wszystko, jest, już chciała kobita sklep zamykać. Jest kobitka, jest wódka, są kieliszki, już. Jak niewiele potrzeba, żeby było wszystko. Tak jest. Ale bierzmy się do roboty, samo się nie wypije, tak daleko technika jeszcze nie poszła. Nie do mamy. Co my tu mamy? Krupnik. Moja ulubiona zupa. Krupnik. Kocham cię jak Finlandię. Hubert, ty jesteś mądry facet. Za co dziś pijemy? Za pieniądze z wypłaty. A je. Ciao, babkę w piach. Byliśmy na 18. Bardzo fajny ten nowy ksiądz, prawda? Tak, lepszy niż papież. A od kiedy to jest do kościoła? No, już ten wiek, że najwyższy czas zacząć chodzić. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Bo szczerze mówiąc, to myślałem, że pierwszy raz do kościoła tego wniosłem. Ale bardzo dobrze, moda na to wraca. Słuchajcie, bo my tu żeśmy zaczęli z Hubertem. To jest Hubert, to jest moja rodzina. Marzena, dzień dobry. Hubert to kolega z pracy, pękarz, pielniarz, bart, poeta, jeźdźarz. Hubert, powiedz coś. Jestem murarz specjalista. Specjalizacja? Wódka czysta. Najlepsza zaprawa. Siadajcie. Czarek, zanim usiądziemy, wszystkiego najlepszego, no i wiesz, żeby sobie tam znalazł jaką, nie? A tam z tymi babami jeszcze się z jednej nie wyleczyły. Oj, tak, wiem, boli serce. Serce jak serce. Ale tam to swędzi! Hubert, ja ci mówię, jego też załatwiła. Ale swędzi. No wiesz, ja się tam dołączam do życzeń, żeby się tam goiło. Prezent od nas. No co z tymi prezentami? Co to takiego? Siądź ma sobie. Album. O Tatrach. Polskie i słowackie. Żeście się wykosztowali, wystarczyły mi Polskę. To co? Jadzie panie ziołka? Czy mi się wydaje, czy ty jesteś jakiś taki markotny jesteś? Nie, tam dobrze wszystko. Wszystko dobrze. Coś mi się wydaje, że tam chyba jakaś sprzeczka była. Ciekawe o co? Zaraz się pewnie dowiemy. Co się martwić, co się smucić? Zaś jesteś z nami rzucić. Panie z małego, to się rozweselisz. Jerzyk dzisiaj nie pije. Ale dlaczego? Nic się nie stało, po prostu jesteśmy samochodem. Samochód można zostawić przecież. A, żeby ukradli? Gdzie ci ukradną, no. Nie ukradną, nie ukradną, Marzenka. Otwórko duże, bramy się zamkną, psa się wypuści. Jeżeli się do rana prześpi, kawę wypije, pogadamy, wytrzeźwieje i pojedzie. No, a teraz taksówką wrócimy. No. No na pewno, nie po to, żeśmy samochód na raty brali, żeby teraz jeszcze pieniądze na taksówki wydawać. No i masz. Ale zaraz, spokojnie. Przecież nawet jak się po kielichu nie pojedzie, to przecież na bocznych nie stoją. Głos rozsądku, na bocznych nie stoją. Już raz ci zabrali prawo jazdy. Ale to na głównej było. Nie masz, no i będzie taki dyskutował. Ja powiedziałam, nie, że dzisiaj nie pije i koniec dyskusji. Nie, to nie, trudno, twój wybór. To co? Poszklanie i aresztowanie. Marzenka się może czego napija? A macie może zieloną herbatkę? Zrobię ci w zielonym kubku, będzie to samo. A
Jerzy, owoce lasu? Nie no, dobra, poważnie. Jerzy, weź skocz tam do kuchni i wstaw wodę na herbatę. No ale dlaczego ja? Dlaczego ty? A co będzie tego roboty? My z Robertem pijemy wódkę, Marzenka czeka na herbatę, tamci siedzą, nas słuchają. Oj, co jest za nieużytek rolny? Oj, się prezes weźmie za takich? Oj, się prezes weźmie? Uryj się dusz, bo ulewaj cię. Dobra, co? Bardzo dobrze. Nie zagryza cię? Szkoda by było zgubić smak. Taka dobra. Taka dobra. Taka dobra. Jezu, mój kochany. On się naprawdę nawrócił. Cześć, dzień dobry, cześć, wszystkiego najlepszego. Jeszcze widzę ci masz. Nie mało, o, to jest prezent. Tylu na patrzeniu. Ja jestem dzień, ale pobyt. A gdzie małżonka? A wiesz, dzisiaj Marta jakoś przyjść wyjątkowo nie mogła. O, a co się stało? A nic, wiesz, byliśmy wczoraj w razie, słuchaj, jak ona dała w palik. Tak się zawaliła, że do tej pory leży nieprzytomna. A to co tam jest? A zapomniałem wam powiedzieć, słuchajcie, czego tam nie było. Czysta, kolorowa, sołtysówka, wiśniówka, szampan, piwko, jak to wszystko wymieszała, to jak wracaliśmy, to omal całkowicie całej nie zaświniła. Można się bawić? I taksówką żeście wracali. Oj, no tak, taksówką, wiesz. Generalnie ja pić nie chciałem, bo chciałem wracać samochodem. Ale no ja mówię tak. No i co? Sam tak będziesz siedział? O suchym pysku? W rogu? Jak ostatni kredy? A więc co? No dobry. Pijemy? No pewnie, że pijemy. O, kto nie pije, nie kapuje. Kretyn i kapuj, się zadowolona? Mogę ten album obejrzeć? Który? No, ten, jak się podoba, to weź go sobie na zawsze. To co? Posłanie i narusztowanie. Zaraz. A jeżeli korki nalałeś? A co on jego kaszanki? Dziś gra taka muzyka, że pan Jerzy wódki nie tyka. A co ty, Jerzy, chory jesteś? Zdrowy, byk rozkładowy. Pana ci lekarz zabroni. Lekarza do mola. No to co, do pracy idziesz jutro na rano? No nie uwierzysz, ale wolne mam, to cały dzień mi wolne. No to co? O nic nie chodzi, po prostu Jerzy dzisiaj nie pije, tak trudno to zrozumieć. Ale my nabić może? No pewnie, że może. Wy możecie, jak wam zdrowe nie szkoda, to pijcie, rozwalajcie sobie wątroby. Jeszcze parę lat takiego szanie i do piachu pójdziecie. To co, pijemy? Nie wiem, cholera. Pijemy? Może nie pijmy. No pijcie, no! Zimna co? Skurkowana? Idealna temperatura. Taka jaka powinna być. Dokładnie taka. Pani sile, matko boska. Jurek, ty zobacz, jakie te góry są piękne. No ten czas prawie jaki jest piękny. My musimy jechać kiedyś tam tą kolejką na górę. Marzena, ja się tam na barana wniosę, tylko mi zakropił jednego, no. Nie masz, no. Wcale nie kompromituj się przed kolegami, wiesz? Ale nie kompromituj się, jak uwygodnie nie kręci. A my co? Jeszcze po kolejce. Na zdrowie! Dosyć tego. Nie. Tak to nie będzie. Ja jestem dorosły, głowa rodziny. Cały tydzień zapieprzam, meble skręcam. I jak będę chciał się napić? Nie tak. Znaczy nie otwarta. To się napije, tak? Tak jest! Tak jest! Śmiało, tak jest! To jest gość. O, co? A pani w ogóle do mnie rozmawia? O, brawo! O, co? O, co? Bo zadzwonię do twojej matki. O,
dobrze. Wracaj, baranie, do zagrody. Nie dla ciebie górskie przychodzi. To nalej no mi chociaż kolika. Może ci kola? Do picia nalej. Ale kola nie jest do picia. No do czego? Do popijania. Nie popijacie przecież. Teraz nie popijamy, ale jak nam się nad razem zachce i tylko Amon zostanie, to co? Wtedy się nagle okaże, że nie mam pobitki, bo ja się nie mam i się tak chciało bić. To czwarty nad ranem sklep otworzy. No ale no, chociaż jesteś ślepaka strzelę, no. A ty nalej możesz ty koń z pijakiem nie wygrasz. Ostatni sort byle co byle tylko z kieliszka. Ojże prezes weźmie za takich, ojże prezes weźmie! Dawaj, dawaj, dawaj. Chyba, czekaj na świni co przeleci. I co mamy na stole? Trzech białek, jeden murzyn. No to zrobię piękny. Tak jest! Może jeszcze przyjdą? Jak tam kola? Pali suka, co? A że najpierw zapił wódkę, bo tak mi jakoś nie dobrze po tej koli, ja nie... Byłeś w kościele? Byłeś. Słyszałeś, co ksiądz powiedział. Jest miesiąc bez alkoholu, nic się nie stanie, jeszcze raz nie napijesz. A je. Nic mu się nie stanie. Sołtyska dzwoni. Halo? Jak to robimy? Siedzimy w bielę, tak samo jak wczoraj. A? Jaka impreza? Pędzasz? Zielanko wielkanocne. Jesteśmy zaproszeni? Nie ma sprawy. Zaraz idzie. Jesteśmy zaproszeni na zielanko wielkanocne. Idziemy? Będziemy pomalić się. Tomasz Krzywda, Dawid Tarkowski, Paulina Kaleta, Mariusz Zderek i Paweł Pana. W tym momencie chciałam zaprosić na degustację. A teraz się napić?